Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 4, tak jest, witam was. Moi drodzy, został dodany wielki, fajny update'ik do Forzy Horizon 4. Ja nie wiem, jaką nazwać tych twórców, ale oni są po prostu świetni, że tak długo wspierają tę grę, mimo że już jakieś tam pierwsze plotki pojawiają się o nowej części Forzy Horizon. A tutaj proszę bardzo, kolejny, bardzo, bardzo fajny dodateczek pojawił się w grze, z którego możemy w ciekawy sposób korzystać. No właśnie, zobaczmy, jak on wygląda. Aby z niego skorzystać, wchodzimy sobie na mapę, w menu mapa, proszę bardzo, i mamy tutaj ikonkę Super 7 i możemy się tam szybko przenieść lub na przykład wybrać jakieś już stworzone przez innych graczy rzeczy. No ale jak to stworzone? No przecież wcześniej można było już tworzyć różne wyścigi. Do tego zaraz dojdziemy. Albo możemy sobie wejść tutaj. I tu możemy sobie różne rzeczy, widzicie, wybrać. Mamy tutaj swoje poziomy, mamy różne takie zakładki, no nie? I zobaczcie, tutaj mamy Challenge Browser, czyli wyszukiwarkę różnych challenge'y, które stworzyli inni gracze, w tym na przykład wy. Na przykład mogę znaleźć kogoś od was wyzwanie tutaj i wziąć w nim udział, na kierownicy na przykład, nie? Jak ja sobie gram. Tutaj są nowo dodane i tu są takie różne zakładki. No i tu są na przykład, to jest ktoś z was, no może być ktoś z klubu, to może być ktoś, kto mnie obserwuje, kogo ja obserwuję. Tutaj może być, no weźmy sobie na przykład tutaj jakieś zadanko, jakieś wyzwanie. To jest stworzone wyzwanie przez kogoś i o co chodzi? Czemu tu można budować? Jak tu się tworzy? Co się tu robi? Zaraz wam to pokażę. Czym to się różni od wcześniejszego robienia wyścigów? Ano tym, że możemy sobie stawiać różne obiekty i jakby budować mapę. Teraz biorę sobie udział w wyzwaniu jakiegoś gracza z Biku12. Osiągnij 296 km na godzinę jadąc samochodem Porsche 911 GT3 RS. Okej. Pamiętacie, robiłem kiedyś takie wyzwania? Wyzwania od widzów. To jest coś tak, co jest coś podobnego, z tym, że tutaj robicie to bezpośrednio w grze. Nie? Czyli ja nawet podejrzewam, że mogę was jakoś tam wyszukać po nazwie. O ty kurde, ale rzuca tym samochodem. Mógłbym wyszukać was po nazwie i wziąć udział w jakimś waszym wyzwaniu. Teraz musimy tutaj... Jezu, tym samochodem nie da się jeździć. Ile tam mamy? Okej, ja nie mam... Aha, tutaj mam, dobra. 200, tam było chyba prawie 300 na godzinę, nie? Kto to zrobił? Ja pierniczę, to chyba nie będą dobre wyzwania na kierownicę, tylko na pada. Bo ludzie, wiecie, większość gra ludzi na padach, no nie? A jak ktoś zrobi wyzwanie grając na padzie, to na kierownicy ten samochód praktycznie będzie nie do jazdy, tak jak ten tutaj, no nim się praktycznie nie da jechać. Chyba że na tym wyzwanie polega, żeby jakoś gówniano samochód stuningować i próbować nim zrobić wyzwanie. Teraz każdy z was może tworzyć tego typu wyzwania. Oczywiście no, nie macie tutaj takiej otwartej ręki jak wcześniej to było, że robiliśmy sobie wyzwania od widzów, czyli mówiliście, że mam zrobić coś hardkorowego, typu jechać pinem P50 Goliatem na wstecznym, na Goliat na wstecznym na przykład, nie? Co by było chyba okropieństwo, ale takie wyzwania też się pojawiały. Tutaj mamy trochę różne ograniczenia, zaraz sobie zerkniemy, jak to wygląda. Może, wiecie co, pójdźmy sobie w jedno miejsce, pójdziemy sobie i zrobimy razem mapkę. Pokażę wam, jak to wygląda i o co w tym chodzi. Chodźmy sobie tutaj, zrobimy sobie mapę, słuchajcie, typowo driftową. Troszeczkę posiedziałem przy tym edytorze i muszę wam powiedzieć, że jest on taki trochę ubogi. Fajnie, że jest oczywiście, natomiast no nie ma w nim za dużo rzeczy, no nie? Ale po kolei, weźmy sobie samochód jakiś driftowy. No, powiedzmy, weźmy sobie może jakiegoś Nissana. Czy mi się tam dobrze latało? O, może weźmy sobie Fair Lady, proszę bardzo. 350Z. Ważna sprawa.
zanim w ogóle zaczniecie tworzyć mapę, musicie się upewnić, że sterowanie macie, zwłaszcza dla osób, które grają na kierownicy, musicie się upewnić, że macie wszystko dobrze ustawione, czyli sterowanie, tak jak ja na przykład muszę sobie przełączyć za każdym razem, jak włączam Fordzę, na ten profil, bo mi się zawsze przełącza profil, jak włączam grę, nie wiem czemu. Musicie mieć wszystko ustawione, wybrany odpowiedni samochód, zanim zaczniecie edytować trasę, bo wiecie co? Możecie zrobić sobie całą mapę, poustawiać wszystkie przedmioty i dopóki nie zrobicie tej mapy, nie przejedziecie jej, nie zrobicie wyzwania i nie zapiszecie jej, to nie będziecie mogli jej w żaden sposób zachować. Czyli przypuśćmy, że ja miałem taką sytuację, że wziąłem sobie samochód jakiś, ale podczas wyzwania stwierdziłem, chcę zrobić coś trochę innego, bo tutaj widzę, że są jakieś takie możliwości, to chcę zrobić coś innego, nie? I musiałem wszystkie te moje obiekty jakby zaprzepaścić, tą budowę, te wszystkie obiekty skasować i od nowa całą mapę zacząć tworzyć, żeby móc na przykład zmienić samochód do tego wyzwania, nie? Jeśli biorę sobie to auto, i teraz wchodzę sobie w tryb tworzenia mapy, na przykład, o tutaj, nie? Wybieram sobie, co tam chcę. Zaraz wam powiem, co najlepiej wybrać do driftu. Wbrew pozorom nie jest to drift zone, bo drift, jeśli wybierzemy sobie tryb drift zone, to będziemy musieli wybrać, zobaczcie, którąś z tych stref. I na przykład startujemy z tego miejsca, jedziemy, dojeżdżamy do tej strefy i dopiero tutaj driftujemy. Ale możemy driftować tylko w tej konkretnej strefie, a nigdzie tutaj wcześniej na całej mapie. Więc żeby zrobić taki jakby tor driftowy, to musimy tak naprawdę wybrać skill score, czyli bierzemy sobie punktację ze skillów, nie? Żeby zrobić taką typowo trasę driftową. I wybieramy sobie to. Ja sobie wybiorę jesień, wybierzemy sobie na przykład zachód słońca, czystą pogodę, wyłączymy ruch uliczny oczywiście. No i damy 30 sekund czas trwania mojego wyzwania, bo ono na tym będzie polegać. I tutaj muzyka to totalnie randomową sobie wybieram. I teraz sobie zobaczcie, jesteśmy sobie w tym miejscu i jakby naszym zadaniem jest osiągnąć jakiś tam poziom punktów, nie? Czyli ja teraz chwytam za kierownicę i zaczynam sobie coś tam driftować. I sobie latam i ustawiam jakiś tam wynik tych punktów, które odpowiadają temu. Ojej, trochę za krótki czas wybrałem, 30 sekund to za mało, powinienem tak wybrać 60 sekund, żeby było optymalnie tutaj, bo chcę zrobić trasę driftową, która będzie przebiegała jeszcze tam dalej, więc 30 sekund trochę za mało. I zobaczcie, teraz zrobiliśmy sobie powiedzmy jakiś tam wynik w tym czasie, co wyznaczyłem. Ale jeśli jakby nie możemy w żaden sposób zapisać powiedzmy całej tej mapy, którą byśmy stworzyli z obiektów, które mamy do dyspozycji. Poczekajcie, zaraz wam pokażę, co chodzi, tylko zwiększę sobie limit czasu do 1 minuty. No, tyle powinno wystarczyć i robimy restart. I teraz zobaczcie, robimy sobie restart i powinienem mieć już 1 minutkę na zrobienie. Ojeju, mam, zobaczcie, znowu mam, coś jest nie tak, jest jakiś glitch, znowu mam 30 sekund. Nie wiem czemu tak się dzieje. Nie ma tutaj, zobaczcie, tutaj nie ma żadnych opcji, nie możesz wejść w tą mapę. Możesz sobie różne rzeczy budować, ale teraz nie mogę, to jest takie trochę zbugowane moim zdaniem. Bo patrz, zmieniłem tam limit czasu i chcę ponowić próbę i nie mogę, nie? I tutaj nie mam żadnej opcji, żeby zapisać powiedzmy rzeczy, które bym sobie tu postawił, powiedzmy. Chcę sobie postawić tutaj rampę, chcę sobie postawić tutaj dinozaura, nie? I kończę sobie edytować mapkę. A, czekaj. O, test drive. Kończę sobie edytować mapkę, pojawiam się tutaj. I o, super, wykręcę jakiś sobie wynik, nie? I nie mogę zmienić samochodu w tym momencie. Czyli jak chcę zmienić samochód do tego wyzwania, bo w tym mi coś nie będzie pasować, wszystkie te obiekty, które tutaj są, nie mogę ich w żaden sposób zapisać. Muszę wyjść z tego, skasują mi się wszystkie obiekty, jakby zmieniam samochód i dopiero od nowa wchodzę w ten tryb edycji i dopiero wtedy jakby tworzę mapę od nowa, nie? Wszystkie te obiekty stawiam od nowa. Więc to jest spory minus tego edytora, zwłaszcza jak się ktoś napracuje i dużo tych obiektów postawia. No ale już wam pokazuję, jak to będzie wyglądać. Więc tak, wchodzimy sobie w tryb edycji, wybieramy skille, wybieramy ustawienia,
O, i teraz widzę, że mam już dopiero minutę, nie? Więc nawet jak chciałem zmienić czas mojego wyzwania, to musiałem wszystko jakby skasować i rozpocząć od nowa, nie? To jest takie, moim zdaniem, trochę słabe. Zrobimy sobie taką mapkę driftową, gdzie będziecie mogli sobie ją przetestować, zobaczyć jak wam pójdzie, zwłaszcza dla osób, które grają na kierownicach, może być to ciekawe wyzwanie. Ten samochód, i tak, jak będziecie brać udział w moim wyzwaniu, to musicie mieć ten konkretny samochód, dostaniecie moje auto, żeby sobie tutaj latać, nie? No dobrze, no to co, lecimy. Zaczynamy stawiać obiekty i teraz mamy na wydriftowanie 60 sekund, więc trzeba postawić barierki tak, żeby i osoby jakieś, które będą brały udział w tym wyzwaniu, nie pojechały sobie gdzieś indziej i zaraz nie robiły czegoś, czego my nie chcemy, nie? A my chcemy, żeby osoby, które będą brały udział w tym trybie naszym, żeby sobie driftowały, nie? Więc co? Odgradzamy sobie, poczekajcie, hops. O, odgradzamy sobie to miejsce z tyłu tutaj, żeby nikt nam nie pojechał tam, gdzie nie chcemy, tak? Odgradzamy sobie tutaj. Właściwie tak nie wiem, skąd najlepiej zacząć, czy stąd, czy może stąd. Nie? Ciężko powiedzieć, ale już samochód jest tu stawiony tam. Właściwie to nawet możemy sobie te kontenery zabrać tutaj. Widzicie, wszystko można bardzo łatwo przestawiać i powiem wam, że na padzie przyjemnie, poczekajcie, zrobię sobie test drive. Przyjemnie się to wszystko stawia i edytuje, nie ma z tym problemu. Zrobimy, żeby zobaczyć, skąd samochód będzie startował. Aha, samochód będzie sobie startował stąd, więc bez problemu możemy sobie to wszystko teraz poprzestawiać tak, jak powinno być. I zobaczcie, ustawiamy sobie kontenery tutaj. No, taka po prostu zagroda, no nie? Powiedzmy tu. Cyk. I tutaj. Bardzo łatwo się to edytuje. Tutaj możemy sobie to skasować. Pyk. Ok, no i mamy już taki sobie początek, możemy jeszcze tutaj pododawać takie atrakcyjne rzeczy, na przykład, nie wiem, o, tutaj na przykład mamy sobie start festiwalowy, też to możemy sobie tutaj dodać, żeby gracz wiedział, że startuje w czymś poważnym, tak sobie możemy ładnie tutaj udekorować to. I teraz stawiamy znaki, żeby osoba, która będzie brała udział w naszym driftowym, w naszych driftowych zawodach, wiedziała, gdzie ma jechać, prawda? To sobie ustawiamy takie znaki, które przy okazji będą barierkami, których nie będzie można przekroczyć, nie? Stawiamy je tak trochę nieładnie, tak trochę krzywo, ale... Aha, jak chcecie sobie bardziej precyzyjnie ustawiać to, to tam macie na dole wszystkie controlsy, co i jak. Bardzo, bardzo łatwo się można do tego przyzwyczaić. Powiem wam, że to jest chyba najłatwiejsze budowanie map, jakie widziałem w grach tego typu. Jeden minus jest taki, zobaczcie, teraz sobie ustawiam takie bardzo precyzyjne ustawienie obiektów i ta kamera obraca mi się mega, mega wolno. I żeby wrócić do tego poprzedniego trybu, muszę wybrać jakiś obiekt, kliknąć nieprecyzyjne ustawienie obiektów i wyjść z tego obiektu. Dopiero wtedy będzie mi się kamera szybciej poruszać. No to taki minusik, ale... malutki, nie? Można sobie jakoś z tym poradzić, się do tego przyzwyczaić. Tutaj dajemy jeszcze sobie barierki, żeby nikt nam przypadkiem nie wyskoczył stąd. Cyk. Cyk. Trochę żałuję, że nie ma tutaj takich obiektów niszczalnych, które moglibyśmy postawić, na przykład jakieś kosze na śmieci albo coś takiego. Proszę bardzo. I tutaj mamy barierkę, jeszcze możemy ją dać trochę niżej. Hops. I coś takiego. No i tutaj już mamy taki zakręt, proszę bardzo, do driftu. Daliśmy sporo miejsca dla kierowcy, żeby wiedział, gdzie ma jechać. Tutaj tak samo możemy sobie postawić coś. Dajmy taki o znak, nie, że kierowca będzie jechał z tamtej strony, to będzie wiedział, że tutaj ma skręcić. Postawimy jeszcze jeden, żeby nam nie uciekł nigdzie. Z tyłu można wyjechać poza mapkę. Damy mu dużo miejsca, żeby wiedział, że może sobie tutaj pozwolić na jakiś taki głębszy, szerszy ślizg. Teraz tutaj będzie mógł sobie ładnie jechać, nie?
I nasz drift będzie się kończył o tam przy tym takim bloku. Właściwie to ja może wyłączę kamerę, żeby wam nie przeszkadzać. Widzicie, że tutaj mam taki jakby pasek, który się napełnia. Mam teraz 25% napełnienia paska. To jest budżet, czyli ilość obiektów, które możemy postawić sobie na mapce. Jeśli on dojdzie do 100%, no to więcej nie będziemy mogli tych obiektów postawić. Obecnie mam 25%, bo dużo jakby z tej pamięci, którą mamy do wykorzystania, zajęła ta początkowa brama. Ogólnie duże obiekty zajmują więcej tej pamięci niż małe, więc jak chcemy sobie jakąś customową trasę taką zbudować, no to warto stawiać więcej, na przykład mniejszych obiektów. Ale u mnie to nie będzie problem, bo ja już mam plan, jak to zrobię. Powiem wam szczerze, robiłem już to wcześniej i wiem, jak mniej więcej to będzie wyglądać. Dlatego chcę wam pokazać już taki mój, powiedzmy, finalny, przemyślany produkt. Tutaj dajemy sobie jakieś oświetlenie. Właściwie nie wiem, czy ono będzie świecić w nocy. Te reflektory są skierowane co prawda w dół, ale one chyba nie dają żadnego światła. To jest taka kolejna ozdoba. Jasne, możemy na przykład wziąć coś szalonego pomyśleć. Mamy takie, wiecie, duże rampy. Możemy zrobić wielkie wyskocznie, ale na razie robimy sobie taką typową traskę driftową, z której każdy z was będzie mógł skorzystać. Możemy sobie ją też jakoś tam urozmaicić, dodawać takie bramy oświetlone, których, jak zauważyłem, ludzie troszeczkę zaczynają już nadużywać w tych swoich różnych edycjach. Robią takie mapki, gdzie tych obiektów jest zdecydowanie za dużo. One są ładne, one się świecą, wiesz, jak będzie ktoś sobie przez nie driftował, to powinno być w porządku. Jedyny minus jest taki, że jak teraz mamy zachód słońca, to nie możemy sobie tej pory dnia zmienić bez porzucenia całego tego projektu. Czyli musiałbym zacząć edycję od nowa tej mapy, czyli wiesz, wszystkie obiekty musiałbym skasować, które tutaj postawię, żeby móc zmienić porę dnia. To jest właśnie ten minus, o którym wam mówiłem, że niestety nie jest to takie user friendly, nie, żeby to wszystko nam szło jakby tutaj ładnie. Nie możemy sobie tej mapki zapisać i zmienić, powiedzmy, jakichś tam prostych ustawień mapy, nie? No ale jak się już tego nauczymy, że tak jest, to potem warto budować w taki sposób, żeby nie był to dla nas problem. I teraz tutaj budujemy kolejne barierki. Hops. Ciekawe, jaki w ogóle wynik uda mi się wykręcić. Tutaj dajemy jakoś tak, może pod kątem trochę, nie? Fajnie, jakby można było jeszcze, wiecie co, ludzi postawić gdzieś tutaj kibicujących. Byśmy mogli zrobić takie typowe, fajne zawody driftowe, nie? Ops. Ops, także teraz każdy z was może stworzyć swoje własne takie zawody. Ja tutaj wybrałem punktację taką punktową, nie? Żeby jak najwięcej tych punktów nabić driftem. Ja będę jechał zaraz na kierownicy i to robił. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Sobie jeszcze poprawimy, żeby było tak, wiesz, professional. Moja taka pierwsza mapka, którą udostępnię. Jeszcze ani jednej mapy nie udostępniłem. Oczywiście tutaj sobie trochę budowałem, żeby, wiesz, na odcinku nie być taki zielony. Trochę sobie budowałem, żeby po prostu ogarnąć temat. Ale generalnie to będzie moja pierwsza mapka, którą udostępnię. Każdy z was, kto ogląda ten film, będzie mógł ją sobie przetestować, sprawdzić, zobaczyć, czy mu się uda wykonać zadanie. A my postawimy sobie tutaj dinozaura, proszę bardzo. I wiecie co? Ustawimy go w taki sposób, żeby jakby chciał pożreć ten samochód. Poczekaj, który będzie driftował. Tylko nie może być za nisko, żeby samochód się o niego nie rozbijał. Myślę, że tak wystarczy, nie? Czyli podczas driftu będziesz się tutaj ślizgał, cyk, a ten nasz potworek będzie chciał cię ugryźć. No, żeby nie było tak... Patrzcie, jaki ten znak jest duży, nie? No, strasznie. Dobra. I tutaj dajemy sobie jeszcze barierkę. Pyk, żeby nam ten dinozaur nie uciekł. Wiadomo, nie? Czyli mamy takie coś, możemy tworzyć różne rzeczy, coś jak na kształt obiektów w GTA, no ale widzicie, że ten mój budżet, który mam do wydania na stawianie coraz to nowych części, on nam się
no, szybko wyczerpuje. Tutaj tych elementów możemy postawić znacznie mniej niż możliwe jest to w GTA, chociażby nawet grając na konsolach. Na PC-cie to już w ogóle możemy tych obiektów bardzo, bardzo dużo postawić. Tutaj niestety tak różowo nie jest i musimy to jakby przemyśleć, nie? Dobrze, to mamy sobie zrobione, mamy już sobie, zobaczcie, dinozaura. Chciałbym, żeby coś tutaj się jeszcze świeciło, ale nie wiem, co wymyśleć. Możemy nawet postawić, zobaczcie, turbinę wiatrową. Możemy ją przechylić, możemy tutaj różne rzeczy robić. No jest ta turbina wiatrowa, co prawda, ale wiecie co, ona się nie obraca. Ona po prostu jest taka statyczna i nic się z nią nie dzieje, więc to jest taki spory minus. Tutaj jeszcze sobie tak pomyślałem, że możemy dać, wiecie co, damy sobie tak, damy sobie tą bramkę, żeby gracz wiedział, że tutaj ma sobie jechać. Pyk. I zrobimy sobie taką małą, leciutką rampkę, żeby wiesz, jak ktoś będzie jechał i na przykład słabo mu pójdzie driftowanie, to żeby sobie jeszcze trochę podskoczył, co mu troszeczkę zwiększy punktację, nie? Pyk, tak, musimy to równo zrobić, żeby wiesz, samochód się nagle gdzieś tutaj nie zahaczył, a tester naszej mapki nie zniesmaczył. No, zależy nam też na pozytywnych ocenach, no nie? Więc im lepsze oceny, tym lepiej. Proszę bardzo. I coś takiego. Myślę, że w porządku. Nie powinien się chyba nikt zahaczać, to sobie jeszcze później przetestujemy. Aj, zabrałem, nie chciałem. Będziemy testować, będziemy sprawdzać i podczas tych testów też możemy sobie każdy obiekt zedytować. To nie jest tak, że to zostaje tutaj na amen, tylko możemy sobie to zedytować i później pozmieniać, jeśli coś nie będzie grać. Tutaj stawiamy sobie jeszcze jedną barierkę, bo nasz zawodnik będzie skręcał w prawą stronę. Będzie musiał tutaj jakoś wydriftować, bo to nie będzie takie proste, żeby tu, wiesz, wykręcić sobie ładnie. Widzicie, że jak czasami jak te obiekty przystawiam do ziemi, to one się automatycznie jakby ustawiają wobec tej ziemi, nie? Ale czasami to nie działa dobrze. Dobra, tak. I w dół. Okej. I mamy tutaj obiekt, widzicie, tutaj jest taka bramka, jest taka rampka, z której będzie można wyskoczyć. Nie wiem, czy ona nie będzie za mocna jak na samochód driftowy. A, zobaczymy. I teraz co? Tutaj mamy sobie... Wiecie, po co w ogóle jest dodatkowo ta rampka? Że jak się skończy komuś czas, a tutaj będzie już koniec mapy, jak się skończy komuś czas, to w tym miejscu gracz nie będzie mógł już wykręcić większej ilości punktów. Czyli on w tym miejscu kończy swój przejazd i tyle, ile wydriftował, tyle punktów będzie miał. Dlatego my postawimy tutaj jeszcze jedną rampkę. Proszę bardzo, taką. Mamy też taką do dyspozycji. I my ją przekręcimy w ten sposób, więc gracz, który sobie, wiesz, tutaj przyjedzie, on nie będzie mógł wrócić na pozostałą część mapy, którą przejechał, nie? Tu ustawimy sobie, zobaczcie. Ustawimy sobie... Gdzie to jest? O, tutaj. Ustawimy sobie taki, zobaczcie, wielki wagon. Pyk. I on będzie nam odgraniczał pozostałą część mapki, żeby, wiesz, ktoś nam po prostu nie uciekł. I wiecie, co jeszcze zrobimy? Zrobimy tak. Damy sobie to, ale ustawimy pionowo. I zobaczcie, teraz jak sobie to ustawimy pionowo, pyk, i damy jeszcze niżej, ops, to będzie nam informować, że wokół tego gracz ma sobie jeszcze zrobić taki ostateczny driftik, nie? I żeby było jeszcze ciekawiej, to zrobimy tak, że ustawimy, nadużyjemy tych barierek, które hejtowałem, i zrobimy tak, że będzie musiał pod tym przedriftować. Wiecie, o co chodzi, nie? Zrobimy sobie to tak na równo, tutaj sobie zrobimy coś takiego jeszcze. Pyk. Mamy jeszcze trochę budżetu, więc spokojnie możemy go wykorzystać. Okej, tutaj jeszcze sobie weźmiemy tak. Tu jeszcze sobie weźmiemy coś takiego. I tutaj tak. Cyk. I dalej już chyba nie możemy, nie? Bo będziemy przeszkadzać. Czyli co, on sobie przylatuje z tej strony, leci sobie tutaj dookoła. Wiecie, bo ja zaraz będę musiał przetestować tę mapkę, to nie jest takie proste.
Ja będę musiał tutaj całkiem fajny wynik wykręcić. Myślę, że maksymalnie da się gdzieś tutaj koło 25 tysięcy punktów zrobić, jak przelecisz wszystko idealnym driftem i zaliczysz te dwie hopki tutaj. Dajmy sobie jeszcze bramkę tutaj. Widzicie, tak przeglądamy te wszystkie opcje, już pewnie sami przeglądaliście ci, co mają Forza Horizon. I widzicie, że tych różnych rzeczy tutaj nie ma za wiele. Ja początkowo myślałem, że tych rzeczy pojawi się więcej w momencie, kiedy odblokujesz je jakoś tam, gdy ludzie będą lepiej oceniać twoje prace. Ale tak się temu przyjrzałem, że chyba tak niestety nie jest. I no niestety trzeba jakby być kreatywnym i korzystać z tego, co jest. A właśnie, zapomniałem jeszcze o tym skrócie tutaj. Tu postawimy sobie coś takiego, żeby nam gracz nie uciekł. Nie? No to też jest takie. Tutaj moglibyśmy pojechać sobie tym skrótem gdzieś tam, pojechać sobie jeszcze nabić trochę punktów jakimś skokiem czy czymkolwiek. Więc mamy sobie coś takiego i tu możemy jeszcze postawić dinozaura, bo mamy trochę tych punktów do zdobycia, znaczy do wydania, o może tak. Postawimy sobie dinozaura, który będzie nam tutaj pilnował porządku. Hops. Śmieszne to dinos. Wiecie, ja bym chciał, żeby więcej. Tutaj w Forza Horizon jest masę różnych obiektów i możliwe, że twórcy dadzą ich później więcej. Może to są takie tylko obiekty, które powinny nam wystarczyć na początek, a później pojawi się ich znaczna większa ilość, oby. Tu jeszcze tak, żeby urozmaicić, żeby zrobić taki, powiedzmy, undergroundowy klimat. Damy jakieś kontenery jeden na drugim może. Możemy go też w powietrzu postawić, nie ma problemu. On tutaj będzie się, wiesz, trzymał. Nie podlega prawom fizyki, nie? No, coś takiego sobie zrobimy. Możemy jeszcze tu postawić. Szkoda, że ten kontener taki, wiesz, jednokolorowy jest. Nie można jego koloru zmieniać, jakby jego właściwości czy coś, nie? Te obiekty po jakimś czasie mogą się... Chodzi mi o to, że te obiekty po jakimś czasie mogą się, wiesz, znudzić graczom, nie? Że mają tylko ten jeden zestaw obiektów i więcej już nie ma do dyspozycji. Dlatego tak aktualizacja jest oczywiście fajna i super, że ją dodali. Natomiast jest taka wybrakowana, nie? Parę rzeczy mogłoby się tu pojawić więcej. Dobra, to mamy. I zostało nam jeszcze trochę budżetu. Oczywiście nie musimy wydawać całego. A możemy tutaj dać jeszcze jakąś scenę, zobacz. Ale chyba nam się nie zmieści. Ty, albo może zamiast tych wagonów, zobacz. Pasowałoby dać tę scenę, nie? No to sobie usuniemy. Tu damy scenę i po bokach damy jeszcze jakieś barierki, żeby tu odgrodzić fajnie. Także jak ktoś sobie tu przyjedzie, to będzie miał taką chyba radość, że... Zobaczcie, tutaj nam się pojawiły już krzyżyki, że tych obiektów nie możemy postawić, że osiągamy powoli limit wszystkich obiektów, które możemy postawić na naszej mapce. Ale to nie szkodzi, bo my już kończymy moją edycję i moją pierwszą mapkę. Będziecie chcieli, będziecie mogli sobie na niej popróbować swoje drifterskie umiejętności. No i co? Jesteśmy i teraz testujemy. Proszę bardzo, mamy 60 sekund. Mamy mapkę driftową, zobaczcie. Kurde, muszę to powtórzyć. Na pewno. To można zdecydowanie lepiej zrobić. Ja taki nierozgrzany, jeśli chodzi o drifting. No i tutaj sobie jedziemy tak. Wokół... Kurde. Jak nam nie wyjdzie, to zawsze możemy sobie powtórzyć. Nie ma problemu. I widzicie, zaczynamy sobie z tego miejsca, skąd włączyliśmy sobie ten, wiesz... I hopa! I tu! Trochę za mocno mnie obróciło. Dobra, ale punkty jeszcze się nabijają. Dawaj, 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 ciśnij! Jeszcze 20 sekund, trochę za dużo tego czasu, nie?
10 sekund, kurde. Ale nie, chyba jest w porządku. No nie wszyscy tak może szybko przejadą. Może ktoś tam będzie chciał te drifty sobie lepiej porobić. Spróbuję wykonać najlepszy wynik. Zobaczymy, ile mi wyjdzie. Tysięcy. O, myślę, że na spokojnie sobie poradzicie z takim wynikiem i dacie radę go pokonać, zwłaszcza grając na padach. Ale jest to taki może ciekawa propozycja wyzwania dla osób, które grają na kierownicach, a wiem, że jest was dosyć dużo. I proszę bardzo, moje wyzwanie nazwałem Are You Drifter? Do best score in time limit with this crazy drift car. Dlaczego po angielsku? Dlatego, że angielski jest w stanie zrozumieć prawie każdy, a niestety te tytuły nie są tłumaczone na język polski. Ani na i żaden, może inaczej, z języka polskiego nie jest tłumaczone na język angielski. Czyli jakbym napisał po polsku, to wszyscy inni gracze no, nie wiedzieliby, co w tym wyzwaniu mają zrobić, nie? A tak to jest jasne, że każdy gracz prawie na całym świecie zrozumie, o co chodzi w tym wyzwaniu. Więc jeśli piszecie opisy i tytuły, to polecam wam pisać w języku angielskim. Bo często spotykałem się z takimi wyzwaniami, które są na przykład po włosku napisane i nie wiem, co mam w nim zrobić, więc język angielski myślę, że jest takim najbardziej bezpiecznym językiem. I teraz publikujemy. Tak, i teraz możemy wziąć udział w moim wyzwaniu. Zostało już opublikowane. Ja nie wiem, w jaki sposób się je wyszukuje, ale zaraz sprawdzimy, czy da się. O, i teraz jest moja postać, jest ten samochód. Zobaczcie, że moja postać tłumaczy mojej postaci, co ma zrobić. Ciekawe, czy ten strój też się zmienia za każdym razem, kiedy ja zmienię strój w grze. Czy on zostaje taki sam, jak miałem w momencie, wiesz, tworzenia mapy, nie? Kurde, wiecie co? Miałem wrażenie, że że pojechałem lepiej teraz, a punktów mniej. Znaczy, drift wyglądał moim zdaniem fajniej, a punktów jakby mniej, nie? Nie wiem. No, trzeba się postarać. Myślę, że 30 tysięcy punktów to jednak chyba nie jest aż tak mało. Bo zobaczcie, teraz nie możecie wrócić na tamtą pozostałą część mapy. Musicie albo zostać tutaj, albo zacząć od nowa. Nie? Okej, okay. Nie udało mi się ukończyć mojego własnego wyzwania. Proszę bardzo, stworzyłem za trudne wyzwanie. 30 tysięcy punktów, zrobiłem to na kierownicy, ale tamten drift, gdzie zdobyłem tyle punktów, no wyglądał dziwnie. I teraz, żeby wyszukać... Znaczy tak, swoje... Nie chcę tworzyć. Browser i tu będą moje, nie? Stworzone. Aha, mamy coś takiego jak wyszukaj. I tutaj mamy według tytułu, albo możecie wpisać mój nickname, czyli ja się nazywam, mów po ludzku, V12, czyli jak wpiszemy sobie nickname i klikniemy wyszukaj, pyk, to wyszukuje się mój poziom, który stworzyłem, czyli ta karta wyzwania. W taki sam sposób możecie tworzyć swoje własne wyzwania. I polecam wam właśnie, jeśli chcecie sobie driftować, robić takie driftowe mapki, no to chyba najlepiej korzystać z tych takich punktów, nie? Z punktacji. No bo wtedy wiemy, kto po prostu większą ilość punktów wycisnął. Ale to w tej grze też nie do końca widzicie, że odnosi się do tego, w jaki sposób ktoś driftuje, nie? No bo
większą ilość punktów. Wiesz. Ojej. A czemu ten samochód tak? What? Co jest? Ej, co jest z tym autem? Ej, on... Co jest? Patrzcie na to. On ma malowanie. Nie? Ten samochód ma malowanie, to moje, ale chyba nie jest tunigowane pod drift. What? Ej, to jakiś glitch jest. Kurde. Zobaczcie, nie ma mojego bodykitu, nie ma mojego tuningu, nie ma mojej mocy ten samochód w tym wyzwaniu, co jest? Przecież ono teraz jest nie do przejścia, poczekaj. Jeszcze raz wejdę sobie... Niezły glitch. Poczekaj, to było to. Wejdę sobie w te moje, może coś się nie doczytało, mam nadzieję. Challenge options, share, delay. Zobaczcie, nie możemy tu nic zmienić, tak? Możemy tylko albo usunąć, albo komuś udostępnić. Nic poza tym. Jak wyszukałem, może coś się nie wczytało, mam nadzieję, ale mam nadzieję, że się źle nie zapisał ten tuning samochodu. Dobra, wczytałem sobie z powrotem. Do the best of. Widzicie, tutaj jest twój napis. Nie wiem, czy to jest jakoś redagowane przez kogoś, sprawdzane, moderowane. Ej, patrzę, kalipa jest. To jest standardowa 350. I patrz, teraz zrobiłem taką mapę i żeby ją odtworzyć znowu będę musiał zrobić... O nie, nie wiedziałem, że to takie glitche są, to jest, wiesz, moja pierwsza mapka, którą udostępniłem. No nie macie szans jakby zrobić tego wyzwania teraz. A przynajmniej są bardzo małe. Bo zobaczcie, sobie teraz testuję to wyzwanie jakby po wczytaniu już z tej wyszukiwarki. I ja mam... O, zero na razie, no bo tam uderzyłem, nie? Ale wiecie, o co chodzi. Jest lipa. Mamy tutaj standardową 350 z tylko tym malowaniem, które ja miałem. Ja... I patrz, cała ta moja mapka poszła na marne. Nie mogę jej edytować, nie mam jej nigdzie zapisanej. Nie? Jakby, ile ja tu punktów zrobiłem? 100? Ej, no... Powiem wam, że słabo to wygląda. Ale może to taki jednorazowy glitch, mam nadzieję. Bo nie wykorzystałem, jakby nie przekroczyłem tego limitu postawionych obiektów, nie? Ale teraz to wyzwanie jest po prostu nie do przejścia. Co ja tu źle zrobiłem? Powinien być samochód, którym tworzyłem tę mapę. Dziwne, co? Najlepsze jest to, że sam biorę udział w tym wyzwaniu. I... posiadam ten samochód z dokładnie takim tuningiem, a mimo to doczytuje się jakaś totalna padaka, nie? Ale dziwne, patrzcie. I co teraz? Moja mapka pójdzie na marne, no. No nie ma szans. Aha, jeszcze jedna taka rzecz, w tych wszystkich punktacjach, w których bierzecie tutaj udział, te takie boosty, które macie dodane do samochodu, są wyłączone, czyli na przykład podwójna ilość punktacji przy drifcie, czy coś takiego, to jest wyłączone i nie działa tutaj, nie? Ale jak widać, nie działa też i tuning samochodu, więc... No nic, będą musieli tutaj sporo poprawek porobić z tym, bo... 30 tysięcy, to ja nie wiem, czy to jest osiągalne na padzie tym autem. Jak ktoś z was ma odwagę, to próbujcie. To jest moja pierwsza mapka, no niestety nie wyszła. Myślę, że nie z mojej winy. Ale jak chcecie, to możecie sobie przetestować. Szkoda, że tak słabo to wyszło. Nie? No. Dzięki wam, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się. Na razie. Hejas!